Tylko tydzień został do końca terminu rozliczenia podatku dochodowego za 2021 rok. Warto zajrzeć do systemu i sprawdzić, jak przygotowane przez pracowników skarbowych zeznanie wygląda. Takie rozwiązanie jest dla podatnika wygodne, ale może okazać się mniej korzystne, bo czy Urząd Skarbowy z automatu odliczy nam ewentualne ulgi? No nie. Ciągle jeszcze podatnik sam decyduje o tym, jakiej ulgi chce skorzystać i przede wszystkim to podatnik wie, jaka ulga mu przysługuje. Urząd wygenerowane, nawet przygotowane zeznanie podatkowe jest też w pewnym sensie zaciągnięte z poprzedniego roku, szczególnie organizacja pożytku publicznego tutaj jest z automatu z roku ubiegłego przypisana, natomiast z ulg to podatnik wie, jaka ulga mu przysługuje, podatnik decyduje, czy z tej ulgi skorzysta przede wszystkim. To jest prawo, a nie obowiązek. A tych ulg jest całkiem sporo. Warto, szczególnie te osoby, które mają prawo do odliczenia różnego rodzaju ulg, czy to ulgi rehabilitacyjnej, czy ulgi modernizacyjnej, czy na internet, powinni jeszcze zajrzeć do tego zeznania podatkowego i złożyć, odliczając, korzystając oczywiście z ulg, jeżeli taka możliwość im przysługuje. Ci, którzy są pewni, że żadne przywileje podatkowe ich nie dotyczą, i nie chcą zawracać sobie głowy rozliczeniem, mogą zatwierdzenie pominąć. Zostanie to uczynione z urzędu automatycznie 2 maja. Naczelnik Suwalskiej Skarbówki zaznacza jednak, że jeśli okaże się, iż fiskusowi trzeba do zaliczkowo wpłacanej daniny coś dopłacić, to każdy zobowiązany otrzyma odpowiednie zawiadomienie. Dotrze ono do podatnika w ciągu miesiąca od zamknięcia systemu, a na zapłacenie podatku urząd wyznaczy termin 7 dni od daty odbioru korespondencji. Warto trzymać się tego terminu. Jeżeli tego nie dokona, upomnienie, tytuł wykonawczy. Natomiast ci podatnicy, którzy złożą zeznanie do 2 maja, mają obowiązek do 2 maja również zapłacić podatek. Pamiętajmy więc o terminach. Wbrew pozorom są bardzo ważne.